Kielce. Urokliwe miasto położone między Zakopanem a Olsztynem. Mieszka tam 30-letni Dorian. Większość wolnego czasu spędza przed komputerem. Jestem rycerzem ciemności 14 poziomu. Nikt mnie nie pokona. Upokorzę was jak ZUS na emeryturze. Jestem potężny jak polska inflacja. Drżycie przede mną. Lecz wieczorami doskwiera mu samotność, ponieważ nie znalazł jeszcze dziewczyny. Mam już 30 lat. W tamtym roku skończyła mi się mutacja i w końcu mam głos jak prawdziwy mężczyzna. Mamusia mi mówi, że jeszcze parę lat i proces dojrzewania się zakończy, ale ja już chciałbym mieć jakąś dziewczynę. Muszę poprosić o pomoc mojego brata. On mi na pewno pomoże. Słuchaj! Idziemy na dziewczyny. Co ty gadasz? No a jak? Podbiję do lożki, puszczę dobrą bajerę, zabieram ją na swoją hulajnogę i na kwadrat zacznie się heblowanie jak w tartaku. Co, nie poznaję cię? Mam 30 lat. Najwyższa pora na takie akcje. No to dobra, idziemy do centrum, pochodzimy po knajpach, na pewno kogoś znajdziemy. Tak! Mariusz! Pomóż mi, chyba złamałem kostkę. Nie poznaję swojego brata, nigdy taki nie był. Ale bardzo mnie to cieszy, może w końcu sobie kogoś znajdzie. Bracia postanowili odwiedzić kilka lokali w poszukiwaniu dziewczyny dla Doriana. Ale niestety, wyjście okazało się niewypałem. Żadna dziewczyna nie chciała rozmawiać z Dorianem dłużej niż 5 sekund. Szkoda mi mojego brata. Muszę mu jakoś pomóc. Nie rozumiem. Taki ze mnie towar, a żadna niunia mnie nie chce. Spokojnie, jakoś ci pomogę, coś wymyślimy. Wiem, napiszemy ogłoszenie na portalu randkowym. Tak, niunie, nadchodzę! Dorian został zasypany wiadomościami od kobiet. Mariusz, to był świetny pomysł. Mam tyle wiadomości od dziewczyn, że już nie wiem, w czym wybierać. Wiem. Zapraszam cię na piwo, tylko weź mi jakieś słabsze, bo znowu mnie pozamiata i obrzygam jakieś dzieci w autobusie. Nie ma problemu, to idziemy świętować. Bardzo się cieszę, że mój pomysł wypalił. Mariusz? Dolej mi kapeczkę tego alkoholowego do bezalkoholowego. Już, bo mnie pozamiata, co ty? Słuchaj, Wiola, 23 lata. Szukam partnera do programu 500+, wygląd bez znaczenia. Co myślisz? Daj sobie spokój. No to może ta, słuchaj. Kasia, 29 lat. Romantyczka, lubię dobre kino i się nawalić porządnie wódką w sobotę. Jestem dziewicą z dwójką dzieci. Nawet tego nie kończę. O, jeszcze jedna, słuchaj, pa. Szukam romantycznego mężczyzny, żeby spędzić z nim resztę życia. Jestem domatorką. O, to brzmi sensownie, no. Uwielbiam klasyczną polską kuchnię. Jestem niezależna finansowo, ponieważ mam bardzo duże alimenty z poprzednich 7 małżeństw. Nie no, Dorian, posłuchaj, ja ci nie pozwolę się wpierdzielić w takie bagno. No musimy kogoś innego znaleźć, no to jest bez sensu, no. Już tak się ucieszyłem, że napisało do mnie tyle kobiet, ale brat mi powiedział, żebym nie wiązał się z żadną z nich. Trochę mnie to podłamało, chociaż nie jestem pewien, czy on przypadkiem nie jest zazdrosny, że jestem obiektem pożądania tylu kobiet. Ja po prostu chcę dobrze dla mojego brata, ale podejrzewam, że myśli, że zrobiłem to z zazdrości. Mariusz, myślisz, że napisze do mnie jakaś fajna dziewczyna? Na pewno, jestem pewien. Ale teraz mamy ważniejsze rzeczy. Musimy pomóc ojcu. Zadzwoń do niego, ja już lecę. Halo? Cześć tato, ja dzwonię w sprawie tego spadku. Wiadomo ile? 1 000 000 złotych? Dobra, wracam do domu, będziemy gadać. Pa! Kiedy usłyszałam o spadku, ten mężczyzna od razu wydał mi się interesujący. W sumie, gdyby nie ta twarz, to mógłby być nawet przystojny. Przepraszam. Masz może chusteczkę? Chusteczkę? No mam, tylko jest trochę mokra, bo wczoraj całą noc płakałem. Ojej, a co się stało? No,
Oglądałem ostatni odcinek Love Island i odpadł mój ulubiony uczestnik i znowu mi się przypomniało. A ty czemu płaczesz? Też oglądałaś ostatni odcinek? Nie, to nie to. Po prostu nie mam z kim pogadać. Jestem tu sama jak palec i pomyślałam, że może taki przystojnik jak ty chciałby ze mną chwilę posiedzieć? Przystojniak? Gdzie? Nie widzę. O tobie mówię. A ja? No pewnie. To może się czegoś napijemy? No, tak, chodźmy. O Jezu. Mam nadzieję, że nie będzie chciała pić alkoholu, bo mam bardzo słabą głowę. To może napijemy się po piwku, co? No pewnie. Niestety, zamówiła alkohol. Ale klepie. Nie lubisz piwa? Ja? Ja uwielbiam piwo. Mogę je pić całymi wannami, nic mi nie jest. Patrz. Jestem rycerzem. Ale się załatwił. Pierwszy raz coś takiego widziałam. Dni mijały i Dorian codziennie spotykał się z dziewczyną poznaną w restauracji. Fajnie, że się codziennie spotykamy. Co prawda tak to bym grał na kompie, by było fajnie, ale też jest okej. Muszę się dowiedzieć, o co chodzi z tym spadkiem, ale poczekam jeszcze kilka dni. Mariusz, bo ja chciałbym kupić Żanecie jakiś prezent, ale coś takiego taniego, bo ja nie wiem, czy to jest na stałe, nie? Moja krew, dobrze kombinujesz. No to może coś takiego na czasie, coś z elektroniki. O, może słuchawki bezprzewodowe. Nie, mam lepszy pomysł. Kupię jej figurkę Transformersa, każda laska na to poleci. Idę do sklepu. Czekaj, siadaj, daj tego laptopa. Zamówimy online, będzie szybciej i taniej. Patrz, ja ci pokażę. Słuchaj, akcja jest prosta. Wchodzisz sobie na stronę Leti Shops, stamtąd na AliExpress. Możesz sobie kupić, co chcesz, w bardzo dobrych cenach. A teraz mają gorące cashbacki, patrzcie. Może kupię coś z biżuterii. Kobiety to uwielbiają, jakiś naszyjnik. Ekstra pomysł. Naszyjnik z logo Transformers. Ona będzie moja. Poczekaj. Mam coś takiego. No widzisz? A słuchaj teraz. AliExpress ma teraz 13 urodziny. I od 20 marca do 26 kwietnia zniżki na produkty mogą sięgać nawet 90%. Mariusz, a czemu wchodzimy przez Leti Shops? Bo dostajesz cashback na swoje konto za każde zakupy i możesz zaoszczędzić jeszcze więcej. I co ważniejsze, dostajesz realne pieniądze na konto, a nie jakieś tam bony albo zniżki. Cudownie, to zostanie mi na nową koszulkę Transformers? Zamawiamy i jak sobie zainstalujesz wtyczkę, to możesz śledzić, jak zmieniały się ceny danego produktu. Doskonale. Ona już jest moja. Żanetko, Żanetko, tadam! O, dziękuję bardzo! Dziwnie pachniesz i jakoś tak skóra ci się lepi. A bo brat mi powiedział, żebym sobie w razie czego na randkę kupił żel intymny, no to wziąłem go pod prysznic i się nim umyłem, nie? Nie no, ja już nie mogę. Muszę się w końcu spotkać z jakimś normalnym typem, bo oszaleję. Żanetka? Co tu się dzieje? Żaneta, no co ty zrobiłeś? Jak mogłeś tak nagrzać w aucie? Aż moja dziewczyna z tego gorąca musiała zdjąć stanik. Wiesz, jaka jest różnica temperatur? Ty masz 25 stopni, tu jest minus 2. Jak ona się rozchoruje, to cię znajdę. Znajdę i cię normalnie rozniosę. I będziesz musiał jej zapłacić za wszystkie leki. Ładna koszula. Żaneta, idziemy stąd. Do widzenia. Ubieraj się, nie możesz tak marznąć, da ci gorąco. A ty gnoju, z piękną koszulą, chodź stąd. Idziemy. Chyba zareagowałem jak należy, chociaż nie wiem czy nie za mocno, ale no tak mi testosteron buzował w żyłach, że się nie kontrolowałem. W sumie to mi się potem zrobiło trochę głupio i znalazłem tego gościa z BM-ki i mu wyprasowałem koszulę, bo się trochę pomięła jak go tam szarpałem. Brat byłby ze mnie dumny. Może koleś jest totalnym przegrywem. Ale świetnie prasuje. O mały włos. Na szczęście Dorian jest tak nieogarnięty, że niczego nie zczaił. Ej, wiesz co, chciałam już wcześniej o to zapytać.
podsłuchałam, oczywiście zupełnie przypadkiem, jakąś rozmowę o spadku po zmarłym i była mowa jeszcze o jakichś pieniądzach? No dobra, powiem ci, ale nikomu nie mów, dobra? To nie jest taki spadek, jak myślisz. No, po prostu mój ojciec jest właścicielem klubu koszykówki, no i jak spadną z pierwszej ligi, to się wycofa główny sponsor i będziemy mieć 1 000 000 złotych długu. Co? Ja myślałam, że to jakiś spadek po zmarłym, że dostaniesz kupę hajsu. O, nie. Koniec. Ja nie dam się tak wykorzystywać. Znam swoją wartość. Więcej mnie nie zobaczysz. Żaneta! To chociaż mnie odwieź, co ja z buta będę szedł? Weź. Czar prysł. Wiedziałem, że to zbyt piękne, żeby mogło trwać dłużej. Tyle dobrego, że zrobiłem Żanecie kilka zdjęć z ukrycia w przymierzalni w galerii handlowej i będzie co do oglądania wieczorem. Rozładował się. Rozstanie z Żanetą bardzo dotknęło Doriana. Kolejnym ciosem było to, że dowiedział się, że jego rodzice nie są jego biologicznymi rodzicami. Tak naprawdę, podczas wycieczki do Nepalu, jego polscy rodzice znaleźli go w przydrożnym rowie i myśleli, że to szynszyl i zabrali go na pamiątkę do Polski. Potem okazało się, że Dorian nie był szynszylem, tylko ładny... tylko chłopcem. Jednak los miał się wkrótce odmienić. Żaneta? Co ona może chcieć? Halo? Halo, Dorian? Muszę ci coś wyznać. Jestem w ciąży. Gdzie? W ciąży! To twoje dziecko. To cud! Przecież nie widzieliśmy się 12 miesięcy! Będę ojcem! Wszystko skończyło się dobrze. Dorian odnalazł miłość i założył rodzinę. Każdy mówi, że nasz dzidziuś to wykapany ja. Usta ma identyczne i od razu się urodził taki opalony.